Państwo, obojętnie gdzie jesteście w lesie, obojętnie w jakim miejscu Państwo jesteście w lesie, to możecie Państwo zobaczyć tą taką mądrość i rozwagę leśników. Polskich na pewno, ale nie tylko polskich, bo znam również i leśników z innych państw. Jesteśmy w leśnictwie Przedsław, w fajnym miejscu, proszę Państwa, mianowicie na skraju rezerwatu ochrony przyrody Bagno Przedsławskie i czyli na styku rezerwatu ochrony przyrody, powierzchni, która jest chroniona, i lasu gospodarczego. I gdyby tak popatrzył na to, prawda, czyli drzewostan, w którym leśniczy nic, my nic nie robimy absolutnie, i gdyby popatrzył na te z boku dwa drzewostany, one wiele się nie różnią, z wyjątkiem tylko tutaj tej ekspansji tego dęba czerwonego. Czyli myślę sobie, że jest to jak gdyby potwierdzenie tego, że leśnicy pracują bardzo rozważnie, gospodarują tym lasem. Ponieważ Państwo macie tą umiejętność taką patrzenia na obraz, który widzicie, czyli patrzenia w zupełnie taki inny, specyficzny sposób, chciałbym Państwu poprosić Państwa, żebyście na mnie popatrzyli też troszeczkę inaczej dzisiaj. Nie jako hodowcę i ochroniarza, chociaż z tego jestem dumny, że jestem hodowcą lasu i ochroniarzem, tylko żebyście Państwo popatrzyli na mnie jako element tego lasu, który jest dużym organizmem. Element bardzo ważny leśnika, element, który jest odpowiedzialny za tą równowagę ekosystemu. I nieprawdą jest to absolutnie, i to Państwu się przedstawię, i możecie się Państwo powoływać na moje imię i nazwisko. Nieprawdą jest to, że leśnicy chociaż w 1% niszczą las. To, o czym mówimy, i to mówimy dość już głośno, i fajnie się złożyło, że w tej chwili możemy to mówić coraz głośniej. Proszę Państwa, pielęgnujemy go i chronimy, ale jeżeli mówię, tak jak Państwo, tworząc swoje prace, bez względu na to, czy to jest poezja, czy to jest malarstwo, czy to jest rzeźba, z całą pewnością cośkolwiek, co robicie, Państwo, tak sobie jestem o tym przekonany, że Państwo jesteście w środku tego tematu, czyli jesteście tym takim centrum, tym elementem. Jest objęty cały ochroną ścisłą. Przedtem był ochroną częściową, główna część, czyli torfowisko, zaraz tam sobie podejdziemy, Państwo zobaczycie, był objęty ochroną całkowitą, ścisłą, a pozostała część to była otulina i objęta była ochroną częściową. Ponieważ sprowadziły się nam bobry, dziwię się temu, dlatego że raz, że tutaj były bobry sprowadzane w 1995 roku i one poszły precz, i dziwię się temu, że one tu jednak przyszły, dlatego że jeżeli chodzi o środowisko torfowisk, to jest martwe środowisko, w sensie mówię wody i tego oczaru wodnego. I jak las czy roślinność, zdobywając nowe tereny, czyli postępuje, jak gdyby zajmuje nachodząc na te tereny. Jeżeli chodzi o torfowiska, jest to zupełnie oddzielnie, mianowicie jest napychane co. Tu mamy torfowisko niskie, przejściowe i wysokie. Przecudnej urody dziewczyna jednego z właśnie mieszkańców, jednego z tych kopaczy, zakochała się w młodym panu Tyszkiewiczu. Oczywiście ten mezalians mógł tylko i wyłącznie zaszkodzić tej wiosce, tym pracownikom, i hrabia mógł ich pozbawić tego luksusu pracy, wywalić ich po prostu precz, więc wzięli, nie mieli śmiałości tej dziewczyny zabić, położyli ją na dnie, przykryli ją torfem. Torf, Państwo wiecie, jest bardzo, bardzo przestrzenny, bardzo szybki, przeszedł deszcz, wiatr i to rozmyło. Rano przyszli, ona jeszcze ponad tam trochę dychała, ta dziewczyna, ale zmarła, więc ją pochowali. I proszę Państwa, 24 czerwca, to już zupełnie niedługo, czyli w sobótki o 12 w nocy ona tu po tych bagnie chodzi. Byłem parę razy, ale pewnie jestem niegodny i ja jej nie spotkałem. Proszę Państwa, torf był pozyskiwany do głębokości 62 metrów. Proszę zobaczyć, na tamte czasy, w tej chwili to pewnie nie byłby żaden problem. Gdyby wpadł tam owad lub jakiś ssak, czy rzeczywiście by go nie zepsuł się, o tak to powiedzieć, na zasadzie takiej, jak się ludzie zamrażają.
Tak, ale to właśnie nie zmumifikowane, bo oczywiście nasiona mają wielkie zdolności te przetrwania, przetrwalnikowe i są nasiona znalezione gdzieś tam w różnych jakichś starych ubraniach, które w dalszym ciągu, które normalnie są. Skórka jest, tutaj mamy w tych takich korytach produkujemy, proszę Państwa, sadzonki drzew, które będą używane na tereny trudne. To znaczy chodzi po prostu o to, że ta sama sosna wysiana tu w tym korycie, czy wysiana na polu, jest przynajmniej o te 30% wyższa. Oczywiście jest to droższa sadzonka, ale jednoroczna sadzonka z tego koryta jest wyższa i ona łatwiej ją prowadzić na powierzchniach takich zachwaszczanych. Nadleśnictwo Duszyna prowadzi tylko i wyłącznie produkcję drzew i krzewów lasotwórczych i biocenotycznych. Zaczęliśmy się na którymś roku bawić jakimś tam jodłą koreańską czy żywotnikiem. Nie jesteśmy konkurencyjni w sensie tej piękności tych drzew. Cieszę się, że mam okazję z przesławiankami spotkać się po raz kolejny. Ostatni raz widzieliśmy się jesienią ubiegłego roku i bardzo miło sobie wspominam to spotkanie. Później było jeszcze spotkanie poświęcone poecie prawdoludowemu Stanisławowi Hali i miałem przyjemność być także na tej imprezie. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pomysł zorganizowania naszego spotkania tutaj pani prezes Częstochowskiego Kręgu, pani Józefie Czarnak, bardzo dziękuję. Tak. Wiesz, to płaczonka, uśmiechnie się czasem, bo nie dotwarzy ci ten czas. Brzozo, przytul mnie, podaruj mi spokój. Pozwól chwilę przy sobie pozostać. Wielki, rozrośnięty derwierz nie wypomina jabłoni pierworodnego grzechu, bo tuż na jeden winy. Las. Zapach żywicy niesiony na skrzydłach dzięciołów, poruszone gałęzie bezwietrznym dniem, wesołe wiewiórki grają w zielone, leśna polana osnuta mgłą i leśniczy zamyślony zieleniem świerków otulające ciszę. Tego pięknego dnia czerwcowego czasu wybrałam się na drugi spacer do lasu. W lesie, jakby ktoś zawiesił firanki, tak mienią się wśród drzew jak słoneczne polanki. Trawa i małe kwiaty zerkają, a ptaki w gałęziach minutko ćwierkają. I czeka mnie też dzisiaj piękna chwila, bo wybieram się jeszcze z rodziną za grilla. Słoneczko na niebie cieplutko świeci, a my jak dzieci. Taka perspektywa bardzo mnie cieszy, rozmawiamy leniwie, nikt się nie śpieszy. Maj czy czerwiec, pora roku, chwilę trwaj. A tu jeszcze coś takiego, żonkile. Oddaję się tej chwili przy klękach, gdzie kwitną wiosenne żonkile. Chciałabym je przytulić do serca i duszy. Zatopić się w wspomnieniach z dzieciństwa, przemijają mi przed oczyma bogactwa lasu. Lesie szumiący, lesie bogaty, w owoce leśne, zwierzęta, ptaki, powietrzem świeżym tlen nam dający, spokojną ciszą nerwy kojący. Żyć blisko ciebie każdy by chciał, nam tu poleżeć, jakby Bóg dał, zapachem twoim wciąż się posilać, z miasta uciekać lub je omijać. Jesteś płucami naszymi lesie. Z tego, co słyszysz, w świat nie wysłyniesz, w świat niech się uniesie, a cała ludzkość o ciebie dbała i z zielonymi krzywdy nie dała. Roku bardzo bliskie wszystkim lasom, tak samo i nam. Dlatego ja nie mam bezpośredniego witaj drzewo, tylko o jesieni myślę. O jesieni myślę w maju, kiedy żal największy wiosny znikającej. Kiedy młodość, fascynacje, gdy dopiero swego więdną w płatkach róży, a słonecznych obiecuje wspomnienie wandrowe. I chociaż lato, jak piękna kobieta, nocą barwnych impresji kryguje malarsko,
Myślę o jesieni z mgiełką w smutku lustrze. W jego głębi przepastne jak w krótkim filmie pokoleniowej obecności. Parusi, i chciałabym jeszcze powiedzieć, że byłam na warsztatach, na których tu Państwo mnie zaprosili. Już mówiłam Oli, mówiłam Panu, że mnie te warsztaty bardzo dużo dały. Tak naprawdę zaczęłam trochę inaczej pisać. No i popełniłam parę wierszy z tematą lasu. No, chciałam może Państwu je przeczytać. Świetnie. Las. Przekraczając zieloną kotarę, narażasz uchosłuch, oczowzrok, węchonos, ustosmak. Bodźce wdzierają się samoistnie. Doznajesz sosności listowia, powietrzności zaszumienia, dzięciolenia nadbasu w sztuce teatru lasu. Wietrze potem powiew w gęstowiu ku, ku tobie. Kraj po pobliżu świsty cisza, szelestość głuszy. Pięknie. Wystarczy, aby poczuć zapach lasu. Wczesnym rankiem zielone płuca lasu z mgły wyrastają. Kruche piękno w misterną mgłę pajęczą wplecione. Pająk wśród drzew zagęszcza swoją sieć. Jesień już blisko. Muzyka lasu, szum drzew, stukot dzięcioła, uczta melomana. Rudzielec zwinny z gałęzi na gałąź, wyżej, wyżej. Żywa piramida wśród drzew zadumanych, apoteoza pracy, która mnie dzisiaj pogryzła. Leśne mrowisko, chłopczyk liczy paluszkiem, mrówka po mrówce. W ramionach moich szeptem wiatru kołysane brzozy sędziwe. Zachód jesienny, ognisty pęk promieni, paletę barw usypia. Nagły wiatr, z drzew zerwały się czarne ptaki. Leśna dróżka, stukot dzięcioła z mgły. Mgła coraz wyżej, w koronach drzew przybywa nagich gałęzi. Pusta droga, w starych kolejnach opadłe liście. Dziękuję. Ziemi ma w sobie tajemnicę. Ziarenko piasku opowie coś, czego nie wiem. W prawędzie podaruje róże, ziarno, winnicę, za to, że rolnik potem ugasi w jej pragnienie. Trzeba pochłonić się górą, uznać ich potęgę, spojrzeć na wodospad wzrokiem pokoju. Zrobić coś dobrego, najlepiej codziennie. I już nie zaglądać do łóżki. Ciekawość zaprowadziła na dno rozpaczy. Dopóki trwa życie, dopóty jest nadzieja. Możesz być nic lub najwięcej znaczy. Na jakiej chcesz żyć planecie? Kim chcesz być? Wybieraj. Zyn do obiegu. Powiem, przeczytam tekst napisany z okazji wprowadzenia do obiegu przez Narodowy Bank Polski monety z wizerunkiem konika polskiego. Ostatnia, czyli 20 z wyemitowanej serii Zwierzęta Świata, która odbyła się w nadleśnictwie z Uszyma 26 lutego 2014 roku. I to jest taka rymowaneczka na ten temat. Na leśnej polanie pośród gęstwiny napotkasz stawka różnej zwierzyny. Są gady, ptaki, zwierzyna płowa, od czasu pewnego również rasa nowa.
Trzeba przypomnieć, że już przed laty koń Tarpan wyginął z boru niestety. Jednak starania dowiodły tego, że odnowiono populację konika polskiego. Krótkie nogi, czarna grzywa i budowa kręta, a przez grzbiet zarysowana także ciemna pręga. Porównując z koniem, to stworzenie jest małe, ale dość mocne i bardzo wytrwałe. Odporne na mroźne zimy smagania, też niewybredne co tyczy jadania. Trawa, porosty czy łozy wierzchowe, oto jest konika menu podstawowe. W niedawnym czasie stuszymy leśnicy kilka sztuk sprowadzili do tej okolicy. Było to wyzwanie jakby oszkiem w głowie, aby się udało zwiększyć konika po głowie. Stadko w tym rejonie się zaadoptowało, co roku średnio z nim przybywało. Świetnie się czują w tutejszym terenie, gdzie baraszkują zające, sarny i zelenie. Podobna nadal dobrze się toczy i wielu obserwatorów często tutaj zboczy, aby w naturze zobaczyć przyrody unikaty, którym już wpis groził do czerwonej karty. A teraz owszem, niech będzie pamiątka numizmatowa, ale ważniejsze, że koniec Polski się żywy zachował. Reguły las rośnie. Las liści rośnie. Lubisz listopady? Lubisz las? Ludzie lubią listy. Latem lądują latawce, ląduje lot Lizbona lądem. Ludzie lubią latać. Lecą lata. Liczysz listopady, literujesz litanie. Lecz lekarstwo liter lekko lekceważysz. Ludzie lubią loterię, lubią luksus, limuzynę. Lecisz labiryntem losu, lśni lustro ludzkości. Lśni las. Brawo!